Widziałeś ból dupy Kononowicza, opaczki dla Garemka, nie? A warto to zobaczyć? Krzysiek, no ty dzisiaj też dostałeś paczkę i też nie... To widzowie dostali te słuchawki, pamiętacie? Te słuchawki, co wysyłałem do widzów, te klawiatury? Przecież to jest kurwa ten Inter Freerun. A ten drugi to jest kurwa Squishy. Są te chłopy z tej foty, nie? No to nie jest... A mi się przypomniało, wiesz, Filipek, 16 lat, jak byłem mały, dom rodzinny, no. Pokaż to! Kurwa, piękne czasy. Wtedy to były dymy na chacie. Coś wstawałeś rano i od razu kurwa miałeś życie, nie? A teraz muszę to oglądać. Ja pierdolę, że ja muszę teraz to oglądać na filmiku, a kiedyś to miałem na wyciągnięcie ręki. Pojebany jest świat, serio, pojebany jest świat. Dla pana Andrzeja Gremka od Pawła z Janowa. Dżeja! Dla pana Dżeja! Kurwa, dobry jest. Dużo wstrzymywości. Krzysiek! Dzielnicy! To jest pieprzowy, tak? Mogasz. To ty takie masz? To będzie mój. Przyprawa do grilla, kurwa. Żeby ale nadać ostrości smaku. Tego jest, no. To masz! Nie rzucaj! Kurwa, masz! Czytaj list! Masz, czytaj sobie! Raz się o tym gazem pieprzowym by napierdalał po grillu. Czytaj! No i tak, wiesz, wiadomo, ja nie oceniam, ale jak tak widzę to pomieszczenie, to czuję, jak tam musi kurwić, nie? Czuję po prostu, że to się przebija po prostu do mnie. Ja czuję zapach tego... Czuję, jak pachnie brzuch Kononowicza, to wszystko... Macie tak? O! Miał jeden człowiek i... Aż mi oczy kurwa sypią trochę. O, serio, i to bez żartów, że to widać, że to jest... No to jest niestety hardcore, nie? Oczywiście pozdrówka, sam, mam ochotę też paczkę wysłać, żeby pomóc, nie? Ale co jak co, włoski ma dobrze, patrzcie, gęste włosy, czy kurwa bardzo? Zaczesane. O! Jest 20? 20 złotych dostał. A na mnie nie ma. Złoty. Na mnie nie ma! Euro mam, chyba. Ja cię kręcę, ty. Dla mnie nie mam. Bardzo dobrze. Brawo! Poczekaj, brawo! Okulary przeciwsłoneczne, dasz panu elegancji. O, jak minister wygląda. Jak Dom Pedro. Kurwa. Dom Pedro? Jak Dom Pedro. O, Dom Pedro. Andrzej Dom Pedro. Tu jest napisane dalej. Przecież to jestem ja za 20 lat. Kurwa, jakie 20? 10. No kurwa, mordziu. Dom Pedro? Jak Dom Pedro? Pierdoli. O, Dom Pedro! Patrz. Rozjebałem ci głowę, co? Chwilkę. I po co ci, po co IRL-e? Po co ci kurwa jakieś systemy, konkursy, sponsory? Po co? Chuj mi może to mój stary, pana, no, nie wiem, oprócz małej paczuszki dla... Teraz sam się zacząłem zastanawiać. Poważnie. To jest jakiś Matrix. Może to jest inny wymiar i to jestem ja i Pelcu i Klama. Tylko jak w Stranger Things, kurwa, rozumiecie? Wiesz o co chodzi? Nie chcemy tutaj. Ale to jest hardcore, nie? Chleb, kurwa, pluszaki leżą. A czy wiadomo, to nie jest tak, że się śmiejemy z kogoś i tak dalej, kogoś gorszego. Bo czasem to są wybory tych ludzi, nie? To jest po prostu humorystyczny filmik. Ja wierzę w to, że oni to odgrywają i się zajebiście przy tym bawią. Ale patrzcie, co oni mają. Oni mają 3 telewizory, kurwa. To oni są, kurwa, jakimiś streamerami? Czy oni pracują na ochronie w Juventusie, w Tesco na przykład? I mają podglądy, kurwa, wyjść wszystkich. I tak ciekawostka, że na wszystkich chyba leci to samo. Aha, kamery, monitoring. Monitoring mają? Co tu można zajebać im? Co tu można im zajebać? Dlaczego mają monitoring? Patrz, Krzysztof. I nie jest to gówno. Wyłącz ten telefon. Jak to kurwa dostał mydło DAW, czekoladkę Jamajkę. I nie jest to gówno. Prezent. Kurwa, jakiś... Daj ten telefon. Nie, no nie, szukali go. Jamajka. To? Nie to, tamto. Co to jest, skarpeta? Nie wiadomo co, bzdury. A w tej białej co to jest? Mydło. Nie. Kurwa, co to jest? Jaki golf na chuja? Jakiś, nie wiem, co jest grane? Nie tu, w tej... Zobaczcie, nawet ta biel już jest żółta, nie? Podobno kiedyś wszystko to było białe. W którym mieszkał Andrzej? Jeszcze, kurwa, w tle. Zrobimy porządek, kurwa, gdzie? To są takie małe rzeczy, ale tylko, można powiedzieć, ludzie kunsztu komediowego doceniają. I ty sobie myślisz, że to przypadek. Nie, kurwa, to jest więcej. To jest coś więcej niż przypadek, mordziu. To jest coś więcej. W moich ciuchach Giorgio Ulani to też różnego rodzaju ludzie śmigali i to każdy człowiek jest równy. Ale często dostawałem zdjęcie, że na przykład jakiś gość w bluzie Giorgio Ulani ciągnie starą, zardzewiałą tą, kurwa, pralkę.
Albo kompa starego na wózku wiezie. I kto wie, może ten gość dzisiaj sobie właśnie, jak to się nazywa, programuje w jawie, lacha mu robi, czy eskortka gałę, czy pod biurkiem, on ma dwa razy double lambo, backdoors, kurwa, a ty siedzisz na czacie, więc ja nie oceniam. Prawdopodobnie tak nie jest, ale wiesz, różnie to bywa. No ale przyznam się, miałem mnóstwo takich zdjęć, bo pewnie wiesz, ludzie kupowali ciuchy Giorgio Lani i powiedzieli, że są chujowe, je wyrzucali. I coś w tym stylu. Albo matka zobaczyła bluzę, jeba zielone kurwy, i dziecku wzięła tą bluzę i dała właśnie coś takiego. Ale mi się wydaje, że pyrka, wam się to wydaje, że pyrka, bo za oknem kurwa napierdala młotkiem sąsiad. Żonę. Żartuję. Napierdala ścianę, w której zamurował żonę. Żartowałem. Żartowałem. Dla pana Krzysztofa. O, zobacz. Patrz, żeby nie granat. A weź się otwórz. Ej, tu wybuch. Wynoś. Ej, to tak nie robi się, no gdzie? Co jest? No to nie fajnie, no. No ale wiecie, że to jest przypałowe, no. Jak można komuś granat wysłać, no kurwa. Dlatego napisano otworzyć na podwórku. Czekaj, trzeba drzwi otworzyć, żeby się przywietrzyło. Zasmołkowali Kononowicza. Ale to jest niebezpieczne. Ale kurwa, jaki żelazny spokój. Jeszcze sprawdził drugi raz, kurwa, trzeba, bo na pewno to jest granat. Tak, a kurwa, na pewno? A tak, czy... Nie ma takiego wielkiego penesa. Pokaż to. Niemożliwe, to jest niemożliwe. Zaraz będzie się śmiać. To chyba od... Wielką knagę, kurwa. Ale on tu, akurat dostał chuja. W siatce, a my na czacie przed chwilą. To chyba od... Nie rzucasz. Ludzie! Kurwa, ale mnie dawno na internecie nie było, serio. Dawno mnie nie było na internecie, żeby coś takiego zobaczyć. Jak się kurwa cieszy, że coś może być w niej, no. Duża. Największa. Ostro. Tutaj, o. Kurwa. Ciebie dawno nie było, ja dopiero się dowiedziałem, co to jest. 20 może nie, ale 15. Ale zobacz, jaki on jest w chuj zadowolony, że jak się dowiedział o tych 23 paczkach. Patrz to. I tu jest zapytanie. A, czy jego cały content to jest kurwa otwieranie paczek cały czas. Kronowicz wypił picie moczu, no nie wiem, widzowie, czy musimy schodzić do takiego... Na tak nisko? Kononowicz pije siki. Filip Kulon, 30 lat. Co będę robił w przyszłości? Nie spodziewałem się, że to. Proszę ciebie, żebyś pomógł mi to posprzątać. No pomogę. No ten gość jest moim kurwa klonem, ja pierdolę, no. Proszę ciebie. Kurwa, no jeden do jeden. Ale skąd wiedział, że siki? Kurwa, niedobrze mi się zrobiło. Jeszcze był słoik z gównem, dobra, już, dlatego właśnie oglądamy YouTube'a raz na tydzień. Mleko. No. Ale ludzie, ale że trzeba być kurwą, żeby kupić tego małego tymbarka pomarańczowego, połowę upić, albo wylać, dolać, zapakować, zaadresować, że wiesz, że jest kurestwo takie zwykłe, nie? Niby idziesz sobie ulicą, widzisz śmietnik, ale masz puszkę i wyrzucasz obok śmietnika. To jest kurestwo, ale... Na takie kurestwo to trzeba się przyłożyć, nie? Bo to wiesz, trzeba wstać rano i tak, wyślę mocz Kononowiczowi. No i musisz iść do tego, wiesz, sklepu, tymbark, wylać, nalać, zapakować. Trzeba włożyć siłę, nie? I to są ci ludzie, to te czarne charaktery. I on na bank w domu siedzi, wiesz, o co chodzi? I go to jara, nie? Na przykład jak i niektórzy w piątek ćpają, niektórzy chodzą na dziwki, i ktoś lubi motoryzację, to na przykład w piątek wieczorem wraca, popuszcza krawę tak, o kurwa, nasram do słoika chyba, kurwa, coś komuś rozjebie, nie? I są takie czarne charaktery. Jak pszczoły biorą energię z kwiatów, my z tlenu, to ktoś bierze właśnie z wysyłania moczu do Konona. I to jest też piękne. W świecie. Bo jakbyśmy się wszyscy tym samym jarali, no to mega nudy. To trzecie puścić. Śmierdząca sprawa. Wskakuj w Netflix Bus. Już po 9.99. Dobra, jedziemy, kurwa. Krzysiek. Kurwa. Nie, no kurwy. O, przestań! Kurwa!
O! Wow, dobra. Ludzie! Pierdolę to! Przestań! Ja pierdolę! Kurwa, zdupcy mi w pokoju! Kurwa! Fu! Bardzo wcześnie oglądaliśmy. Szlamfyce, a teraz... Patrzcie, od czego zaczął się w ogóle stream. Oglądaliśmy czapki do snu. Paser po Romie. A teraz chodnik z... Kurwa! Nie mogę tego powiedzieć, bo mi się tutaj zbiera. Ze słoika chlusło gówne. Kurwa! Kurwa. Muszę to zobaczyć jeszcze raz. Hejka, to na jaki adres wysłać paczkę? Uwielbiam takie, co? Dobra, to było? Nowicz, słoik z gównem. Dobra. Jeszcze raz. To jest to? No, kurwa! To nawet przypomina mi gówno. Naprawdę, no zobaczcie na ten obrzydliwy słoik z bigosem. Dobra, następny filmik. Kompilacja paczek. Jest kompilacja paczek z gównem na szkolnej 17 nawet. Kurwa, ja czuję się jakbym, wiesz, stary chłop zobaczył w internecie TikToki pierwszy raz. Pokaż to, kurwa. Gnojowica jakaś. Ja pierdolę. Sorry. Po prostu ja mam ciężką walkę mam ze sobą, taką dziwną w głowie. Tak, kurwa, nie wiem, coś mi się stało, kurwa. O. Wyjaśnię. Kurwa, jakieś słoiki, jakieś buraczki na ziemi, nie. Nie. Koniec już dziś, coś innego. Buraczki, kurwa, całą stołówkę ma na ziemi pierdolony. Nie, serio, jestem ciepła klucha, jeśli chodzi o takie rzeczy, właśnie oglądanie obrzydliwych rzeczy, nie? Szybko, jak na przykład ktoś przy mnie żyga, to mnie... Nie potrafię, naprawdę, serio. Ja tylko taki, jestem tylko mocny w gębie w internecie, naprawdę. Tylko mocny w gębie. Tylko, o Jezus. Brule. Kononowicz i auto w gównie, ale mi to jara. Muszę to sprawdzić, kurwa. Nawet. Z tyłu nagraj. O kurwa. Nagraj tam, że gówno leży. Kurwa, czyli to jest smutne, nie? Smutne, no. Też to jest w ogóle, jak można komuś, wiesz, obrzucić gównem samochód, no. Płaska ziemia? 12 minut. Ja chapo, no, ja byłem na księżycu, prawie. No nie, nie. Kogoś to przypomina? Ozzy. Ale powiem tak, mnie się śmieje, bo ja miałem tylko ziomka, co tak gadał. Ja miałem tylko ziomka, co tak gadał, wykręcony materiałem ciężko. I mnie to śmieszy nie dlatego, że on tak robi, tylko ja po prostu widzę tego mojego ziomka, który opowiada historię. Ja jestem z osiedla, mordo. To dlatego mnie to dwa razy bardziej bawi, nie? Ogółem, ja mogę wstanąć, czy mogę usiąść, ale ogółem, czy jest... No, to jest ten klimat, no. To był... Żubel... Sarnął. Nie, no co nie.